Część trzecia. Moje przygody na lądzie. Rozdział trzynasty. Jak się rozpoczęły moje przygody na lądzie? Gdy nazajutrz rano wyszedłem na pokład, wyspa przedstawiała już zupełnie odmienny widok. Chociaż wiatr osłabł bardzo, to jednak przebyliśmy w nocy sporą przestrzeń i znajdowaliśmy się już mniej więcej o pół mili na południowy wschód od niskiego wybrzeża wschodniego. Zielone lasy pokrywały znaczną część powierzchni wyspy. To jednostajne tło przerywały smugi żółtych ławic piaskowych w części nizinnej oraz wysokie drzewa z gatunku sosen wybujały ponad inne, bądź pojedyncze, bądź w skupieniach. Zresztą krajobraz był na ogół ponury i mało urozmaicony. Pagórki odcinały się wyraziście od poszycia roślinności wierzchołkami nagimi i skalistymi. Wszystkie miały kształty dziwaczne, a najwyższy z nich Luneta, wznoszący się na wysokości 300 lub 400 stóp ponad wyspą, miał niewątpliwie budowę najosobliwszą, gdyż zbocza jego opadały stromo, prawie jednakowo ze wszystkich stron, a wierzchołek jego był ucięty niby postument pod posąg. Hispaniola lawirowała po wezbranym oceanie, wychlupując wodę szpygatami. Drążki żaglowe szarpały się na blokach. Rudło steru miotało się tam i z powrotem, a cały statek skrzypiał, huczał i dygotał jak młyn. Musiałem silnie uchwycić się liny, bo świat cały wirował i mącił mi się przed oczyma. Byłem wprawdzie już dość zaprawiony do żeglugi, lecz to stanie w miejscu i obracanie się w kółko na kształt butelki było czymś, czego nigdy nie umiałem przetrzymać bez mdłości lub podobnych objawów, zwłaszcza rano o pustym żołądku. Może to stąd pochodziło, ale może powodem mej słabości był widok wyspy z jej zielonymi, posępnymi lasami, dzikimi szczytami skalnymi i kłębowiskiem fal, którego spieniony war ze zgiełkiem rozbijał się o urwisty brzeg. Słowem, choć słońce świeciło jasno i przygrzewało mocno, choć ptactwo nadbrzeżne nurkowało i świergotało dokoła nas, i choć należałoby przypuszczać, że każdy powinien się rozweselić, widząc ziemię po tak długim kołataniu się na morzu, to jednak mnie dusza, jak to mówią, uciekła w pięty i od pierwszego spojrzenia znienawidziłem nawet samą myśl o wyspie Skarbów. Mieliśmy tego poranku ciężką pracę przed sobą, gdyż wiatru nie było ani śladu. Trzeba więc było spuścić czółno napełnione ludźmi i holować okręt trzy czy cztery mile dookoła Cypla Wyspy i przez wąską cieśninę do zatoki poza Wyspą Szkieletów. Zgłosiłem się na jedną z łodzi, gdzie, prawdę mówiąc, nie miałem nic do roboty. Upał był nieznośny, a marynarze mocno sarkali na swój trud. Anderson dowodził moim czułnem, a zamiast trzymać w karbach swoich podwładnych, zrzędził jak mógł najgłośniej. Dobrze, rzekł rzuciwszy przekleństwo, że nie zawsze tak będzie. Uważałem to za bardzo zły znak, gdyż aż do tego dnia ludzie szli żwawo i chętnie do swych zajęć. Lecz sam widok wyspy już zdołał rozluźnić więzy karności. Podczas całej przeprawy, długi John stał koło sternika i wskazywał kierunek jazdy. Znał cieśninę jak własną dłoń. A chociaż pomiar głębokości wykazywał wyższy stan wody, niż oznaczono na mapie, to jednak John nie miał żadnych wątpliwości. Jest tu silne działanie żłobiące w czasie odpływu, objaśnił, a ta cieśnina została niby rydlem przekopana, jak to mówią. Przybyliśmy do tego miejsca, gdzie na mapie była uwidoczniona kotwica. Mniej więcej o trzecią część mili od obu wybrzeży, mając z jednej strony ląd główny, a wyspę szkieletów z drugiej. Dno było jasne i piaszczyste. Plusk kotwicy spłoszył czeredy ptactwa, które z wrzawą poczęły krążyć nad lasem, lecz za chwilę znów przysiadły i wszystko się uspokoiło. Miejsce to było całkowicie zamknięte lądem i osłonięte lasami, których drzewa dochodziły do samej linii największego przyboru wody. Brzegi były przeważnie płaskie, a otaczały je wzgórza wznoszące się w pewnej odległości tu i ówdzie, na kształt amfiteatru. Dwie małe rzeczułki lub raczej bagienka przesączały się do tej sadzawki, jak można było nazwać zatokę, a liście z tej strony wybrzeża miały jakiś niezdrowy połysk. Z okrętu nie mogliśmy dojrzeć żadnego domu czy obwarowania, gdyż wszystko zakrywały drzewa. A gdyby w kajucie kapitańskiej nie było mapy zawierającej wszystkie szczegóły, można by mniemać, że jesteśmy pierwszymi ludźmi, którzy tu zarzucili kotwicę od czasu, gdy wyspa wyłoniła się z głębiny morskiej. Najmniejszy powiew nie poruszał powietrza. Nie rozlegał się żaden dźwięk oprócz dalekiego łoskotu bałwanów bijących w brzegi i skały o pół mili stąd. Szczególna woń bagienna wisiała nad przystanią woń rozmokłych liści i butwiejących pni drzew. Zobaczyłem, że doktor począł krzywić nosem jak ktoś, kto skosztował zgniłe jajko. Nie wiem, czy tu są skarby rzekł ale daję w zastaw perukę, że panuje tu febra. Jeżeli zachowanie się marynarzy już na łodzi było niepokojące, to stało się wprost groźne, gdy weszli na okręt. Porozwalali się na pokładzie, wiodąc rozmowę pełną utyskiwań. Najlżejsze zlecenie przyjmowano złowrogim spojrzeniem, a spełniano niechętnie i niedbale. Nawet uczciwi marynarze widocznie zarazili się złym przykładem, gdyż na okręcie nie znalazł się ani jeden człowiek, który by skarcił opieszałych. Było rzeczą jasną, że rokosz wisiał w powietrzu niby chmura gradowa. Ale nie tylko my, grupa z naszej kabiny, odczuwaliśmy grozę położenia. Długi John uwijał się znojnie, przechodząc od jednej gromady do drugiej, nie szczędząc dobrych rad i osobiście świecąc jak najlepszym przykładem. Sam siebie prześcignął w ochocie i uprzejmości, wszystkich dokoła obdarzał uśmiechem. Ilekroć wydawano mu jakiś rozkaz. John natychmiast pojawiał się na swym szczudle z najweselszym w świecie. Słucham, słucham, proszę pana. Kiedy zaś nie było nic do roboty, wywodził jedną śpiewkę za drugą, jak gdyby chciał zatuszować niezadowolenie swych współtowarzyszy. Ze wszystkich przykrych szczegółów tego posępnego popołudnia najbardziej przygniatający był ten widoczny niepokój długiego Johna. Odbyliśmy narady w kajucie. Panie, rzekł kapitan. Jeżeli wydam jeszcze jaki rozkaz, będziemy mieli po uszy złożeczeń całego okrętu. Sam pan widzi, co się święci. Każde moje żądanie spotyka się z grubiańską odpowiedzią. Jeżeli więc powtórzę rozkaz, zwrócę ostrze buntu przeciwko nam. Jeżeli tego nie uczynię, Silver domyśli się, że się pod tym coś ukrywa i cała sprawa przegrana. Mamy teraz jednego tylko człowieka, na którym możemy polegać. Któż to taki? Zapytał dziedzic. Silver. Mój panie, odparł kapitan. Zależy mu tak samo jak panu i mnie, żeby załagodzić całą sprawę. To tylko dąsy. Wkrótce rozmówi się z nimi, skoro nadarzy się sposobność. A ja właśnie podaję wniosek, by dać mu tę sposobność. Pozwólmy ludziom spędzić popołudnie na lądzie. Jeżeli pójdą wszyscy, to na pewno zawładniemy całym okrętem. Jeżeli nie pójdzie nikt, zgoda. Wtedy zatarasujemy się w kajucie. A Bóg niech broni słusznej sprawy. Jeżeli pójdzie kilku, niech pan zapamięta sobie moje słowa, że Silver przyprowadzi ich z powrotem na okręt potulnych jak baranki. Tak też postanowiono. Nabite krócice przygotowano dla wszystkich pewnych ludzi. Huntera, Joyce'a i redruta dopuściliśmy do wszystkich poufnych wiadomości, które przyjęli z mniejszym zdziwieniem i większą odwagą, niż spodziewaliśmy się. Kapitan wyszedł na pokład i przemówił do załogi. Chłopcy, mieliśmy dzień gorący. Jesteśmy zmęczeni i markotni. Wycieczka na ląd nie utrudzi nikogo. Czułna są już na wodzie, więc wsiadajcie i kto chce, może spędzić popołudnie na lądzie. Na godzinę przed zachodem słońca wypale z działa. Sądzę, że głupi spiskowcy musieli sobie wyobrazić, iż natknął się na skarb zaraz po wylądowaniu, bo w mig poniechali fochów, i wydali okrzyk, który odbił się echem od dalekiego wzgórza i znów pobudził ptactwo do latania z wrzawą nad przystanią. Kapitan był zanadto przezorny, żeby miał pozostawać na miejscu. Natychmiast zszedł z oczu, pozwalając Siwerowi na zebranie drużyny. A mam wrażenie, że postąpił zupełnie trafnie. Gdyby pozostał na pokładzie, nie mógłby dłużej udawać jak dotąd, że nie rozumie, na co się zanosi. Było to jasne jak słońce. Silver był dowódcą i miał za sobą silną, zbuntowaną watachę. Uczciwi marynarze, a wkrótce miałem sposobność przekonać się, że byli i tacy, byli zapewne bardzo głupimi ludźmi. Skłonniejszy jednak jestem przypuszczać, że wszyscy żeglarze ulegli gorszącemu przykładowi hersztów. Jedni mniej, a drudzy więcej. Kilku zaś w gruncie rzeczy niezłych ludzi nie dało się już dalej prowadzić. Wszak to zgoła co innego być leniwym i wykręcać się od roboty, a co innego zdobywać okręt i zabijać niewinnych ludzi. Na koniec jednak drużyna się zgromadziła. Sześciu majtków miało pozostać na okręcie, a trzynastu pozostałych, wliczając w to Silvera, zaczęło schodzić do łodzi. Wówczas przyszedł mi do głowy pierwszy z tych szalonych pomysłów, które tak bardzo się przyczyniły do ocalenia naszego życia. Gdyby sześciu ludzi wybrał sobie silver, oczywiście nasze stronnictwo nie mogłoby opanować okrętu walką. Ale ponieważ tylko sześciu pozostało, było rzeczą równie jasną, że grupa z naszej kajuty nie potrzebuje na razie mojej pomocy. Przyszła mi raptem chętka, by iść na ląd. W mgnieniu oka ześliznąłem się z boku okrętu i stoczyłem się na przednią ławę najbliższej łodzi. W tej samej zaś chwili odbiła ona od statku. Nikt nie zwrócił na mnie uwagi. Jedynie pierwszy wioślarz mruknął: To ty, Jimie? Schyl głowę. Lecz silver dostrzegł mnie swym jastrzębim wzrokiem z drugiej łodzi i zawołał na mnie, by się upewnić, czy to ja. Od tej chwili począłem żałować tego, co zrobiłem. Łodzie pędziły na wyścigi ku wybrzeżu, ale ta, w której ja się znajdowałem, miała lepszy rozpęd, była lżejsza i prowadzona przez lepszych wioślarzy. Tak, iż pozostawiła daleko w tyle swą towarzyszkę. Niebawem jej krawędź otarła się o drzewa rosnące na brzegu. Wtedy uchwyciłem się gałęzi, wdrapałem się na nią i dałem nura w najbliższą gęstwinę, gdy Silver i reszta jadących była jeszcze o sto jardów poza mną. — Jim! Jim! — usłyszałem jego nawoływania. Łatwo zgadnąć, że nie zwracałem na to uwagi. Skacząc, Czołgając się i przedzierając się przez gąszcze, póki nie zabrakło mi tchu, umykałem prosto przed siebie. Rozdział czternasty Pierwszy cios Byłem tak uradowany wyratowaniem się z rąk długiego Johna, iż rychło wpadłem w dobry humor i zacząłem z niejaką ciekawością rozglądać się po nieznanej krainie, w której się znalazłem. Przebyłem grząską żuławę, Zarosłą wieżbami, sitowiem i cudacznymi zamorskimi drzewami błotnymi, i znajdowałem się obecnie na krańcach odsłoniętego skrawka sfalowanej wydmy piaszczystej, ciągnącej się bez mała mile, a nakrapianej tu i ówdzie kępkami sosen lub gromadkami pokrzywionych drzew, rozmiarami nieco przypominających dęby, lecz z bladego ulistnienia, podobniejszych do wierzb. Na dalekiej krawędzi tej polany, sterczało jedno ze wzgórz o dwu dziwacznych, poszarpanych szczytach, żywo lśniących w słońcu. Wtedy po raz pierwszy odczułem radość poszukiwań. Wyspa była niezamieszkana. Towarzyszy okrętowych zostawiłem daleko za sobą, a przede mną nie było żywej istoty oprócz niemych zwierząt i ptaków. Zacząłem wałęsać się pośród drzew. Tu i ówdzie widziałem kwitnące rośliny, zgoła mi nieznane, gdzie indziej zaś dostrzegałem węże. Jeden z nich, Podniósł głowę nad upłaskalny skalny i syknął na mnie, wydając zarazem dźwięk nieco podobny do brzęczenia kręcącego się bąka. Nie domyślałem się bynajmniej, że był to najjadowitszy z gadów, a ów dźwięk pochodził z osławionej grzechotki. Przybyłem następnie do długiego gaju tych drzew, podobnych do dębów. Dowiedziałem się później, że nazywają się dębami żywymi lub wiecznie zielonymi. Rosły one nisko nad piaskiem niby głuk. Miały konary dziwnie pogięte, a listowie gęste jak strzecha. Gaj ciągnął się od wierzchołka jednego z piaszczystych wzgórz, a w głąb rozprzestrzeniał się i stawał się coraz wyższy, aż dosięgał brzegów szerokiego, zarosłego rokitą trzęsawiska, przez które przeciekał ku zatoce jeden ze strumyków. Wskutek skwaru słonecznego wydzielały się z nadmoczaru opary, a we mgle drżał zarys lunety. Nagle wszczął się niezwykły harmider w sitowiu. Wyleciała z kwakaniem jedna cyranka, za nią druga i trzecia, a wkrótce nad całą powierzchnią moczaru wzbiła się wielka chmura ptactwa krzycząc i kołując w powietrzu. Od razu odgadłem, że to pewno kilku mych towarzyszy okrętowych przeciąga nad brzegiem trzęsawiska. Nie omyliłem się w domysłach, gdyż usłyszałem niebawem bardzo daleki i przytłumiony dźwięk głosu ludzkiego, który im dłużej nasłuchiwałem, tym stawał się bliższy i donośniejszy. Ogarnął mnie ogromny strach, więc wpełznąłem pod osłonę najbliższego żywego dębu i przyczaiłem się czujnie, cicho jak mysz pod miotłą. Inny głos odpowiedział. Potem odezwał się znów pierwszy, po którym poznałem silvera i płynął przez długą chwilę strumieniem zaledwie raz czy dwa przerywanym przez drugi głos. Sądząc z brzmienia, musieli rozmawiać poważnie, a czasami nawet z gniewem, lecz ani jedno zrozumiałe słowo nie doszło do mych uszu. W końcu rozmawiający widać się zatrzymali, a może usiedli, gdyż nie tylko gwar ich rozmowy przestał się przybliżać, ale nawet ptaki uspokoiły się nieco i poczęły wracać do swych gniazd na trzęsawisku. Wtedy uświadomiłem sobie, że zaniedbuję swoją powinność, bo jeżeli okazałem się tak nierozsądny, że ośmieliłem się pojechać na wybrzeże w towarzystwie tych rzezimieszków... Zdobyć się mogłem przynajmniej na podsłuchanie ich knowań i najbardziej niewątpliwym, najoczywistszym moim zadaniem w chwili obecnej było podejść ku nim jak najbliżej pod dogodną zasłoną rozłożystych drzew. Kierunek, w którym znajdowali się rozmawiający, oznaczyć można było dokładnie nie tylko na podstawie brzmienia ich słów, ale i po zachowaniu się kilku ptaków, które jeszcze z niepokojem krążyły nad głowami natrętów. Pełznąc na czworakach. Podkradłem się ku nim zwolna, lecz wytrwale. Wreszcie, podnosząc głowę do szpary między liśćmi, mogłem widzieć wyraźnie małą, zasłoniętą drzewami kotlinę w bok od moczaru. Tam długi John Silver i jeden z załogi stali rozmawiając, zwróceni do siebie twarzami. Słońce rzucało na nich skwarne promienie. Silver odrzucił w bok na ziemię kapelusz, a swą pociągłą, układną, jasną twarz, błyszczącą od rzęsistego potu, Zadarł nieco ku górze, jakby do czegoś namawiał drugiego mężczyznę. Kamracie, mówił Doń, cenię cię jak prawdziwy skarb. Możesz mi wierzyć, jak prawdziwy skarb. Gdybym nie przylgnął do ciebie jak smoła, czy myślisz, że byłbym cię teraz ostrzegał? Już klamka zapadła. Stało się. Już nie można niczemu zapobiec, ani nic naprawić. To ci mówię, to tylko w tym celu, aby ocalić ci głowę. Bo jeżeli któryś z tych rozbójników dowie się, to co z sobą pocznę, Tomie? Sam powiedz, co zrobię? Gdzie się podzieje? Silver odezwał się drugi mężczyzna, a spostrzegłem, że był nie tylko czerwony po uszy, lecz mówił chrapliwym głosem jak gawron i trzęsącym się jak napięta lina. Słuchaj, Silver, jesteś stary i uczciwy, a przynajmniej uchodzisz za takiego. Masz pod dostatkiem grosiwa. Jesteś bogatszy od wielu, wielu biednych marynarzy. A jeżeli się nie mylę, masz w sobie wiele siły i odwagi. I ty mi mówisz, że chcesz wdawać się w tę brudną sprawę z czernią łotrów? Nie, to chyba nieprawda. Jak mnie tu Bóg widzi, wolę rękę postradać, niż do tego przystąpić. Jeżeli złamie swą powinność, nagły jakiś hałas przerwał jego słowa. Miałem przed sobą jednego z uczciwych marynarzy. A w tejże chwili doszła mnie wieść o drugim. Opodal, zamokradłem, rozległ się nagle jakiś głos, niby krzyk oburzenia. Następnie zaś drugi tuż po nim, a zaraz potem jeden przeraźliwy i przeciągły wrzask. Skały lunety po kilkakroć odpowiedziały echem. Całe zastępy ptactwa błotnego pierzchły znów z ogromnym trzepotem, zaciemniając niebo. Dopiero po upływie dłuższego czasu, gdy ten śmiertelny, nieludzki krzyk dzwonił mu jeszcze w uszach, cisza znów zapanowała w przestworzu i jedynie szelest ptaków ciągnących z powrotem i pomruk oddalonych fal morskich zakłócały senność popołudnia. Tom poderwał się na krzyk jak rumak ugodzony ostrogą. Natomiast Silver nie mrugnął okiem, lecz stał tam gdzie przedtem, opierając się z lekka na szczudle, i wpatrując się czujnie w swego towarzysza niby wąż, zanim rzuci się na zdobycz. Johnie, rzekł żeglarz, wyciągając dłoń. Ręce do góry! krzyknął silver, odskakując na pewną odległość w tył, doprawdy z rączością i wprawą wyćwiczonego skoczka. Owszem, ręce do góry, Johnie Silverze, rzekł tamten. Nieczyste sumienie każe ci się nie obawiać, ale na miłość Boską. Powiedz mi, co to było? Co? Odparł Silver uśmiechając się bardziej znacząco niż kiedykolwiek, tak iż oko jego wydawało się jakby główka od szpilki w jego olbrzymiej twarzy, ale połyskiwało niby okruch szkła. Co to było? O, tak mi się zdaje że to pewno Alan. A na to biedny Tom wybuchnął jak bohater. Alan! zawołał. W takim razie wieczny odpoczynek jego duszy bo był to wierny marynarz. Ale co się tyczy ciebie, Johnie Silverze, długo byłeś mi przyjacielem. Ale już nim nie jesteś. Niech szczeznę jak pies, ale dotrzymam obowiązku. To ty zabiłeś Alana. Zabij i mnie, jeśli możesz. Ale ci nie ulegnę. To powiedziawszy, dzielny marynarz odwrócił się plecami do kucharza i począł zmierzać ku wybrzeżu. Lecz nie było mu dane dojść daleko. John, ryknąwszy, uchwycił się drzewa, wyrwał szczudło spod pachy, i rzucił tym niezwykłym pociskiem, który warknął w powietrzu i ugodził biednego toma z ogromną siłą, samym okuciem, pomiędzy łopatki w środek pleców. Nieszczęśliwy wyrzucił ręce w górę, zaczerpnął tchu i upadł. Trudno powiedzieć, czy odniósł większe obrażenia. Lecz sądząc z odgłosu, miał w jednej chwili zgruchotane krzyże, lecz nie dano mu czasu na przyjście do siebie. Silver, choć bez nogi i szczudła, błyskawicznie, z małpią zręcznością, znalazł się na leżącym i dwukrotnie zatopił nóż aż po rękojeść w ciele bezbronnego. Z mej kryjówki słyszałem, jak dyszał głośno przy zadawaniu ciosów. Nie wiem dokładnie, co znaczy omdlenie, lecz wiem, że w owej chwili cały świat zawirował przede mną i zaszedł mgłą. Silver, ptaki i wyniosły szczyt lunety. Wszystko to zatoczyło jakiś piekielny taniec w moich oczach, a w uszach odezwało się niby huczenie dzwonów i gwar odległych głosów. Gdy oprzytomniałem, już zbrodniarz zabierał się do odejścia, włożywszy szczudło pod ramię, a kapelusz na głowę. Tuż przed nim, na murawie, leżał nieruchomo Tom. Lecz zabójca nie troszczył się oń ani trochę, ocierając zbroczony nóż garścią trawy. Poza tym nic się nie zmieniło. Słońce wciąż świeciło nielitościwie nad zionącym oparzeliskiem i nad strzelistymi wierzchołkami gór. Ledwo mogłem uwierzyć, że dopiero co dokonał się rozlew krwi i że przed chwilą w moich oczach zgładzono w okrutny sposób życie ludzkie. Lecz teraz John włożył rękę do kieszeni. Wyciągnął świstawkę i wydał kilka modulowanych dźwięków, które rozbrzmiewały daleko w skwarnym przestworzu. Wprawdzie nie rozumiałem znaczenia tego hasła. W każdym razie jednak wzbudziło ono we mnie natychmiast lęk. Mogło nadejść więcej ludzi. Mogli mnie odnaleźć. Zabili już dwóch uczciwych ludzi. Potomie i Alanie może na mnie miała przyjść kolej. Bez namysłu począłem się wydobywać z gąszczu i poczołgałem się jak najśpieszniej i najciszej z powrotem ku najbardziej odsłoniętej części lasu. Zaledwie to uczyniłem? Posłyszałem tu i tam pochkiwania i odzew starego korsarza i jego wspólników. Ten dźwięk niebezpieczeństwa jakby mi przypiął skrzydła. Skoro tylko wydostałem się z zarośli, popędziłem tak chyżo, jak jeszcze nigdy przedtem, nie myśląc wcale o kierunku ucieczki. Byle tylko odbiec jak najdalej od złoczyńców. A kiedym tak pędził, strach rósł i rósł we mnie, ażem już był bliski szaleństwa. Bo też, czy był kto w cięższej opresji niż ja? Gdy posłyszę strzał armatni, jakże odważa się zejść do łodzi pomiędzy tych przestępców, splamionych świeżym morderstwem? Czyż pierwszy z nich, który mnie zobaczy, nie ukręci mi szyi jak bekasowi? Czyż sama moja obecność nie będzie dla nich jawnym dowodem mej trwogi, a co za tym idzie, i mych wiadomości tak fatalnych? Już po wszystkim myślałem sobie. Bywaj zdrowa, Hispaniolo. Bywajcie zdrowi, panie dziedzicu, panie doktorze i kapitanie. Nic mi nie pozostało, jak umrzeć z głodu lub z rąk rokoszan. Przez cały ten czas biegałem i biegałem przed siebie, aż nie zdając sobie z tego sprawy, dotarłem do stóp niewielkiego wzgórza o dwóch wierzchołkach i znalazłem się w części wyspy, gdzie żywe dęby rosły rzadziej, przybierając wygląd i rozmiary drzew leśnych. Gdzie Gdzieniegdzie mieszały się z nimi z rzadka sosny, dochodzące do pięćdziesięciu, a bywało, że i do siedemdziesięciu stóp wysokości. Powietrze miało woń bardziej orzeźwiającą aniżeli nad moczarem. Wtem nowe niepokojące zjawisko osadziło mnie w miejscu a serce tłukło się we mnie jak młotem. Rozdział piętnasty. Mieszkaniec wyspy. Ze zbocza wzgórza, które tu było strome i kamieniste, zsunął się kłąb żwiru i z szelestem, koziołkując, wpadł między drzewa. Odruchowo zwróciłem oczy w tym kierunku i ujrzałem jakąś postać, wyskakującą z rozmachem spoza pnia sosny. Żadną miarą nie mogłem rozpoznać, co to było: czy niedźwiedź, czy człowiek, czy też małpa. Było to coś ciemnego i kosmatego. Nic więcej nie zdołałem rozróżnić. W każdym razie groza nowego zjawiska przygwoździła mnie do ziemi. Byłem teraz, jak mi się zdawało, odcięty z obu stron. Za mną znajdowali się rozbójnicy, a przede mną jakaś nieokreślona, czająca się poczwara. W pierwszej chwili przeniosłem niebezpieczeństwo, które mi już było znane, nad to, którego jeszcze nie znałem. Sam silver, we własnej osobie, wydał mi się mniej straszny w zestawieniu z tym leśnym potworem. Zawróciłem więc napięcie i, oglądając się pilnie poza siebie, począłem umykać w stronę łodzi. Naraz postać owa znów się zjawiła i zataczając wielki krąg, zaczęła zachodzić od przodu. Byłem już porządnie zmęczony, ale nawet gdybym czuł się rzeźki tak jak po rannym wstaniu, przekonałbym się, że daremnym trudem było współzawodnictwo w chyżości z takim przeciwnikiem. Stwór ten przemykał się od pnia do pnia jak dziki zwierz. Biegając na dwóch nogach na kształt człowieka, lecz zginął się niemal w pół podczas biegu, co go czyniło niepodobnym do jakiejkolwiek istoty ludzkiej, którą zdarzyło mi się spotkać. A jednak nie mogłem już dłużej wątpić, że był to człowiek. Zacząłem sobie przypominać, co słyszałem o ludożercach i o mały włos nie zawołałem o pomoc. Lecz już sam ten fakt, że był to człowiek, choć dziki, dodał mi nieco otuchy a jednocześnie zaczął się we mnie znów budzić strach przed Silverem. Stanąłem więc spokojnie i rozglądałem się za jakimś sposobem ocalenia. Wśród tych rozmyślań zaświtała mi w głowie myśl o krucicy, którą miałem przy sobie. Gdy przypomniałem sobie, że nie jestem bezbronny, odwaga znów wstąpiła mi do duszy. Odwróciłem się śmiało twarzą do mieszkańca wyspy i postąpiłem raźnie w jego stronę. Tymczasem ów ukrył się za jednym z drzew. Lecz widocznie śledził mnie z uwagą, gdyż ledwo skierowałem się ku niemu, już się znów ukazał i wyszedł mi na spotkanie. Naraz zawahał się i cofnął. Znów wystąpił naprzód, a w końcu, ku memu zdziwieniu i zakłopotaniu, padł na kolana i podniósł błagalnie złożone dłonie. Zatrzymałem się powtórnie na ten widok. Kto ty jesteś? Zapytałem. Bengun, odpowiedział a głos jego brzmiał chrapliwie i zacinał się jak klucz w zardzewiałym zamku. Jestem nieszczęśliwy bengun i już od trzech lat nie rozmawiałem z żadną chrześcijańską duszą. Mogłem teraz przekonać się, że był to biały człowiek jak ja, a nawet rysy miał dość przystojne. Skóra, tam gdzie przeglądała, była spalona od słońca. Nawet wargi miał niemal czarne, a jego jasne oczy wprost niesamowicie odbijały od tej ciemnej twarzy. Nigdy w życiu nie widziałem ani sobie nie wyobrażałem podobnego obdartusa. Był odziany w strzęp starego płótna żaglowego i zetlałego ubrania żeglarskiego, a ta niezwykła łatanina trzymała się razem jedynie dzięki kombinacji najróżnorodniejszych i niesharmonizowanych z sobą wiązadeł, mosiężnych guzików, małych patyczków i pętli zasmolonego powroza. Na lędźwiach miał stary pas skórzany z mosiężną sprzączką, który był jedyną całą rzeczą w jego odzieniu. — Trzy lata — zawołałem. — Czy jesteś rozbitkiem? — Nie, przyjacielu — odrzekł. — Maronem. Słyszałem już dawno to słowo i wiedziałem, że oznacza rodzaj strasznej kary, dość pospolitej wśród korsarzy, a polegający na tym, że winowajce wysadza się na pustej i ustronnej wyspie z garstką prochu i kul. Zesłany jestem od trzech lat, mówił w dalszym ciągu ów człowiek. Żywiłem się dziczyzną, jagodami i ostrygami. Myślę, że człowiek, gdziekolwiek się znajdzie, potrafi wyżywić się jako tako. Jednakże, mój przyjacielu, stęskniłem się już za strawą chrześcijańską. Masz może przypadkiem przy sobie kawałek sera? Nie. Och, w ciągu wielu długich nocy śniłem o serze, zwłaszcza o zapiekanym serze. I ocknąwszy się, znajdowałem się znów tutaj. O ile uda mi się kiedykolwiek dostać znów na okręt, będziesz miał sera, po samo gardło, powiedziałem. Przez ten cały czas obmacywał materiał mej kurtki, gładził moje ręce. Przypatrywał się moim trzewikom i w ogóle, gdy przestawał mówić, okazywał dziecinną radość z obecności pokrewnego sobie stworzenia. Lecz podczas mych końcowych słów wyprostował się, jakby się czegoś przeraził. I spojrzał przebiegle. Jeżeli uda ci się kiedykolwiek dostać na okręt, powiadasz? Powtórzył. Co to? Któż ci stoi na zawadzie? Nie ty ma się rozumieć, brzmiała moja odpowiedź. Masz rację, zawołał. No, a teraz ty. Jak się nazywasz, kamracie? Jim, odpowiedziałem. Jim. Jim, powtarzał widocznie bardzo zadowolony. A więc dobrze, Jimie. — Wiedz, że prowadziłem życie tak straszne, że zawstydzisz się, gdy usłyszysz o nim. Ale ty na przykład, patrząc na mnie, pomyślałbyś, że miałem kiedyś bogobojną matkę. — Dlaczego już by nie? — Dlaczego tak sądzisz? — odrzekłem. — Ach tak! — westchnął ów człowiek. — Miałem matkę nadzwyczaj pobożną. Ja też byłem łagodnym, bogobojnym dzieckiem i umiałem recytować katechizm tak prędko, że nie można było rozróżnić słów. I oto do czego doszło, Jimie. A rozpoczęło się to od gry w pliszkę na poświęconych kamieniach nagrobnych. Od tego to się zaczęło. No i poszło dalej. Moja matka mówiła mi o tym i przepowiadała mi wszystko. Tak, cnotliwa niewiasta. Ale opatrzność tu mnie przysłała. Przemyślałem to wszystko na tej odludnej wyspie i nawróciłem się na drogę dawnej bogobojności. Nie przyłapiesz mnie już na nadmiernym upijaniu się rumem, choć co prawda przy pierwszej sposobności łyknę na parsteczek na szczęście. Zobowiązałem się, że będę dobrym człowiekiem i znam drogę do tego celu. Tu obejrzawszy się dookoła i zniżając głos szepnął. I Jimie, jestem bogaty. W tej chwili nabrałem pewności, że ten biedak w swym osamotnieniu popadł w obłąkanie. Prawdopodobnie wrażenie to odbiło się na mej twarzy, gdyż Gunt powtórzył gorąco swe zapewnienie. Bogaty, bogaty, powiadam. I jeszcze jedno powiem: wykieruję cię na człowieka, Jimie. Ach, Jimie, będziesz błogosławił niebo. Oj, będziesz, żeś był pierwszym człowiekiem, który mnie tu odnalazł. Naraz spochmurniał. Pochwycił mnie silnie za rękę i wzniósł groźnie przed mymi oczyma palec wskazujący. A teraz, dzinie, powiedz mi prawdę! To nie jest okręt Flinta? zapytał. Słowa te natchnęły mnie szczęśliwą myślą, gdyż pojąłem, że znalazłem sprzymierzeńca. Więc odparłem bez wahania: To nie jest okręt Flinta. Flint już nie żyje. Lecz skoro pytasz, powiem ci otwarcie: na okręcie znajduje się kilku ludzi Flinta. Na nieszczęście dla pozostałych. — Nie ma tam człowieka z jedną nogą? — jęknął ów. — Silvera? — zapytałem. — Tak, Silvera. Tak się nazywał. — Jest kucharzem, a zarazem hersztem. Wyspiarz trzymał jeszcze mą rękę w przegubie, a usłyszawszy ostatnie wyrazy, wykręcił mi ją i rzekł. Gdybyś był nasłany przez długiego Johna, musiałbyś być głupi jak cielęce nogi. Przecież umiem się poznać na tym. Ale gdzie się znajdujesz? Jak myślisz? Skupiłem od razu myśli i, odpowiadając na pytanie, przedstawiłem mu całą historię naszej wyprawy i odmalowałem ciężkie położenie, w jakie popadliśmy. Słuchał mnie z natężoną uwagą, a gdy skończyłem, pogłaskał mnie po głowie, mówiąc: Jesteś dobrym chłopakiem, Jim. Oj, wpadliście wszyscy w porządne tarapaty. A co? No, zaufaj tylko Bengunowi. Bengun da już temu radę. Ale czy uważasz za prawdopodobne, aby wasz dziedzic okazał się hojny w razie udzielenia mu pomocy, skoro sam znajduje się w opresji, jak zauważyłeś? Oznajmiłem, że dziedzic jest najwspaniałomyślniejszym człowiekiem pod słońcem. Tak, ale widzisz, odparł ben Gun. Nie chodzi mi o to, żeby mnie mianował swoim oddźwiernym, ubrał mnie w swoją liberię i tak dalej. Na tym mi nie zależy, Jimie? Mam to na myśli, czy on zezwoli chętnie na zabranie, dajmy na to tysiąca funtów z tych pieniędzy, które są już prawie jego własnością. Jestem przekonany, że pozwoli, zapewniłem go. Według pierwotnego zamiaru wszyscy marynarze mieli otrzymać pewną część skarbu. A co będzie? Z moim powrotem dodał, patrząc bardzo przebiegle. Co sobie myślisz? zawołałem. Dziedzic jest człowiekiem szlachetnym. A jeżeli pozbędziemy się tylu innych, będziemy potrzebowali Twojej pomocy, gdy pożeglujemy do ojczyzny. Ach, to tak! odetchnął zesłaniec z widoczną ulgą. Teraz ci coś powiem, ciągnął dalej. Tylko tyle. Nic nadto. Byłem na okręcie Flinta, gdy ten zakopał swe skarby. On i sześciu innych, sześciu tęgich marynarzy. Oni byli na lądzie prawie cały tydzień. My zaś znajdowaliśmy się opodal na starym koniu morskim. Pewnego pięknego dnia odezwał się sygnał. Nadjechał Flint sam w małej łódce, a głowę miał przewiązaną szafirową chustką. Słońce właśnie wschodziło i wyglądał trupio blady przy dziobie okrętu. Ale on był, uważasz, a sześciu już nie żyło. Już byli nieżywi. I pogrzebani. Jak się to stało, żaden z marynarzy nie mógł dociec. Była jakaś bitwa, morderstwo, nagła śmierć. W każdym razie jeden na sześciu. Billy Bones był bosmanem, a długi John kwatermistrzem. I pytali się go, gdzie jest skarb. Powiedział: No, możecie sobie iść na ląd, jeśli chcecie i pozostać tam, ale okręt popłynie dalej, aby zdobyć nowe skarby do set piorunów. Tak powiedział. Otóż trzy lata temu płynąłem na innym okręcie i ujrzeliśmy tę wyspę. Chłopcy, odezwałem się, tu spoczywa skarb Flinta. Wylądujmy i odnajdźmy go. Kapitan skrzywił się na to, lecz wszyscy moi współtowarzysze przychylili się do mego zdania i wylądowali. Dwanaście dni strawiliśmy na poszukiwaniach, a z każdym dniem towarzysze moi coraz więcej zrzymali się na mnie, aż pewnego pięknego poranku. Dali drapaka na okręt. Mamy tu dla ciebie, Bengun, powiedzieli. Muszkiet, łopatę i kilof. Możesz tu pozostać i dokopać się do skarbów flinta. Wyobraź sobie, Jimie. Przeżyłem tu trzy lata i nie miałem w ustach od owego dnia aż po dziś dzień ani kęsa chrześcijańskiej strawy. Spójrz no tu. Spójrz na mnie. Czy wyglądam na ciurę okrętowego? Nie, sam przyznasz. A dodam też, że nigdy nim nie byłem. Mówiąc to, pokiwał głową i uszczypnął mnie mocno, po czym ciągnął dalej. Wspomnij tylko te słowa swemu panu Jimie i nigdy nim nie był, te słowa. Ten człowiek spędził trzy lata na wyspie, we dnie i w nocy, czy pogoda, czy słota. Może niekiedy myślał o pacierzu, tak powiesz, a może czasem o swej starej matce, jak gdyby jeszcze żyła. Ale większą część czasu, i to mu powiesz, większą część czasu musiał Gun spędzić na innych zajęciach. A potem uszczypnij swego starego tak jak ja ciebie w tej chwili. I uszczypnął mnie znowu w sposób nader poufały. Potem wstaniesz i tak powiesz, mówił dalej. Gun jest dobrym człowiekiem, tak powiesz. I żywi o wiele więcej zaufania. O wiele więcej, zapamiętaj to sobie, do pana z panów, aniżeli do tych panów szczęścia, do jakich sam należał. Dobrze, odpowiedziałem. Nie rozumiem ani słowa z tego, co powiedziałeś. Ale to mnie ani grzeje, ani ziębi. Chodzi o to, jak mam dostać się na okręt. Istotnie, rzekł zesłaniec. W tym sęk! Ale ja tu mam łódkę, którą własnoręcznie wydłubałem. Ukryłem ją pod tą białą skałą. W ostatecznym razie możemy jej spróbować, gdy zapadnie zmierzch. Hej! uciął nagle. Cóż to takiego? Właśnie bowiem w tej chwili, chociaż do zachodu słońca pozostały jeszcze ze dwie godziny, przebudziły się wszystkie echa na wyspie i odpowiedziały rykiem na huk działa. Walka się rozpoczęła! krzyknąłem. Chodź za mną! I zacząłem pędzić w kierunku przystani, zapomniawszy zgoła o strachu. A zesłaniec biegł tuż obok mnie w swych skórach koźlich, lekko i bez wysiłku. — W lewo! W lewo! — przemówił. — Trzymaj się lewej strony, miły Jimie. Szóst! Pod drzewo! W tym oto miejscu zabiłem pierwszego kozła. One już tu nie przychodzą teraz, ale gnieżdżą się na tych górach ze strachu przed Ben-Gunem. O! A tutaj jest cmentarz! Zapewne oznaczało to cmentarz. — Widzisz te wały? Tu często przychodziłem i modliłem się, gdy mi się zdawało, że musi już być niedziela. Nie było tu kaplicy, ale to miejsce wygląda jakoś bardziej uroczyście i odświętnie. Zresztą, jak widzisz, Bengun był ubogi. Ani duchownej osoby, ani nawet Biblii czy chorągwi. Sam powiedz. Tak gwarzył, biegnąc wraz ze mną, nie oczekując ani nie otrzymując żadnej odpowiedzi. Po dość znacznej przerwie... Zagrzmiał znów wystrzał armatni, wraz z grzechotaniem rusznic i samopałów. Znów nastąpiła pauza, a niedługo, niespełna o ćwierć mili przed sobą, ujrzałem narodową banderę Wielkiej Brytanii powiewającą w powietrzu nad lasem.